Nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz kierujemy wzrok ku temu, co niewidzialne. To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa na wieki. Drugi list do Koryntian, 4, rozdział, 18, werset. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. List do Hebrajczyków, 4, rozdział, 7, werset. Dni i lata naszego życia. Salomon, król słynący z mądrości i inteligencji, był również niezwykle bogaty, o czym możemy przeczytać w drugiej księdze Kronik, 9, rozdział, 22 do 23 wersetu. Jednak wszystkie jego doświadczenia prowadziły do jednego końcowego wniosku, który może nas zaskoczyć. Próżność nad próżnościami, a wszystko próżność. Kaznodziei, 1, rozdział, werset 2. To wyrażenie trafnie charakteryzuje wszystko, co jest na ziemi, w przeciwieństwie do tego, co jest z Boga i ma niebiański charakter. Tu na dole króluje próżność i ulotność. Tchnienie, ulotna para, z jaką Biblia porównuje nasze życie, pojawia się na jakiś czas, a potem znika. Tak czytamy w liście Jakuba, 4, rozdział, 14, werset. Gdy Bóg tak zdecyduje, nasze życie jest w Jego rękach, o czym czytamy w Psalmie 31, werset 16. Zanim nadejdzie starość ze wszystkimi jej niedogodnościami, samotność, słabość fizyczna, ułomna pamięć, słabsza koncentracja, Bóg chce zwrócić naszą uwagę na sprawy wieczne, aby rzeczy przemijające straciły dla nas na znaczeniu. W psalmie Mojżesza określone zostały granice długości życia człowieka. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Psalm 90, werset 10. Po stwierdzeniu tego faktu Mojżesz prosi Boga. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Psalm 90, werset 12. Niech każdy z nas policzy dziś liczbę dni, które On nam dotychczas dał. Niezależnie od tej liczby, nie wiemy, ile ich jeszcze jest przed nami. Dziś jest odpowiedni dzień, aby uwierzyć Jego Słowu i w pełni żyć obfitym życiem danym przez Boga. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz kierujemy wzrok ku temu, co niewidzialne. To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa na wieki.